Wyobraź sobie uciekającą dripem, mega ciekawą, opisującą idealnie wszystkie aspekty Twojego życia koncepcję filozoficzną. Wyobraź sobie, że poznajesz listę pojęć i cytatów, które są po prostu sensowne, odpowiadają na współczesne problemy i jeszcze dodatkowo wynikają z mega krótkich przekmin o długości przeciętnego TikToka, tylko że są wszystkie mega wartościowe. Masz to w głowie? Super. No to teraz wyobraź sobie całkowitą odwrotność wszystkiego, co właśnie opisałem i proszę bardzo, oto jest koncepcja pracy organicznej, czy też koncepcja pracy u podstaw. Organicyzm niby faktycznie daje się streścić w dosłownie kilku hasłach, które zaraz Ci oczywiście przedstawię, ale z drugiej jednak strony, jeśli chcielibyśmy to zrobić w sposób, jaki oczekuje od Ciebie nauczycielka albo podstawa programowa, tak generalnie, to łatwiej jest wytłumaczyć Twojej babci, dlaczego nie wierzysz w Boga, albo wujkowi myśliwemu, że od teraz nie jesz mięsa, bo to nie jest etyczne. To już wyższe pytanie, tak, wyższa fizyka. Trudno wyczuć. I to przede wszystkim dlatego, że praca organiczna ma swoje źródła w dziełach literackich sprzedawanych dla ułatwienia na wagę albo na palety, czyli dziełach pozytywistycznych i powieściach takich jak Lalka. Ojajajajajaj. Czyli co? Czyli mamy kurczę kłopot. W tym materiale omówimy pracę organiczną i organicyzm jako taki i zaznaczam, że mam film ogólnie właśnie o epoce pozytywizmu, który serdecznie Ci polecam. No jest serio całkiem spoko, ale nazwałem go też uczciwie, pozytywizm nie ma sensu. Polecam. Zacznijmy od kontekstu i genezy pierwszego pojęcia. Po upadku zrywów narodowo-wyzwoleńczych, Polacy, którzy do tej pory zażywali w strzykawkach mesjanizm, tłumaczący im, że są narodem wybranym, teraz mają zbiorowy zjazd i symptomy, jak po odstawieniu jakiegoś narkotyku i zwracają się ku pozytywistom. Ci stracili już nadzieję na odzyskanie niepodległości w wyniku walki zbrojnej i mają dość zarówno romantyzmu, jak i wszystkich traum takich powstań, jak powstanie styczniowe czy powstanie listopadowe. Adam, kochamy cię! Pozytywiści do idei kolejnego powstania podchodzą równie optymistycznie, jak maturzysta podchodzi do wylosowania pozytywistów w trakcie matury ustnej i stawiają na rozłożoną w czasie odbudowę. Autorzy, jak na przykład Bolesław Prus, twierdzą, że należy podtrzymywać w narodzie tożsamość narodową, przede wszystkim dzięki edukacji i pracy, które mają być do tego kluczem, a nie walka zbrojna i nie radykalizowanie się, wmawiając sobie nawzajem, jak jesteśmy wyjątkowi, jak nam ciężko i jak bardzo trzeba coś z tym zrobić. If you're doing it, stop it. Get some help. Pozytywiści uważają, że konsekwentny wysiłek całego społeczeństwa doprowadzi do rozwoju ekonomicznego, naukowego i kulturalnego, a to w przyszłości do odzyskania niepodległości, tak na miękko. Największy polski pozytywista. Największy polski pozytywista. Największy polski pozytywista. Pozytywiści opowiadają się na przykład za asymilacją Żydów, emancypacją kobiet oraz scjentyzmem, czyli poznaniem rzeczywistości dzięki naukom przyrodniczym. Wszystko to po to, żeby tworzyć racjonalnie myślące społeczeństwo, które jest też możliwie spójne wewnętrznie, stąd właśnie te emancypacje. Czyli jako potencjalnego wroga takie społeczeństwo ma nie postrzegać własnego sąsiada z kamienicy albo, nie wiem, jakiegoś gościa, który jest od ciebie bardziej wykształcony, tylko jedynie jednego wroga. Zaborca. I tak przechodzimy właśnie do koncepcji pracy u podstaw, zawartej w takich dziełach jak Lalka czy Ludzie bezdomni. Okay, let's go. To tak naprawdę hasło oznaczające po prostu dążenie do poprawy warunków życia najuboższych warstw społecznych. Pozytywiści przekonują w swoich dziełach, że ludzie wykształceni muszą poznać problemy prostego ludu i pomóc w ich rozwiązaniu. Poprawa losu najuboższych pozwala na zaangażowanie się w rozwój całego społeczeństwa i pomnażanie bogactwa narodowego, które ma być tutaj kluczem do właśnie uczynienia z Polski Polski. Chłopi, robotnicy i ubodzy mieszczanie mają stać się podstawą tej odradzającej się Rzeczypospolitej. Nice.
Pozytywiści chcieli zadbać o ich stan zdrowia, o zatrudnienie i jakieś tam godne, czy bardzo nawet godne, jak na warunki współczesne autorom, wynagrodzenie, a także o edukację, która ma zapobiegać wynaradowieniu się Polaków. Pozytywiści próbują powiedzieć, że jeśli nie jesteś wykształcony, jeśli nie masz majątku, to mało cię obchodzi, w jakim kraju żyjesz. A jeśli jesteś Polakiem, mówisz po polsku, wykształciła cię polska uczelnia albo masz firmę obsługującą interesy Polaków, to nagle zaczyna ci zależeć. I to ma w sumie sens. Jeśli by przeprowadzić taką analizę krytyczną dzieła takiego jak na przykład Lalka, to wyszłoby nam, że praca organiczna ma trzy podstawowe postacie. Po pierwsze, edukację dla wszystkich, czyli postulat, zgodnie z którym w XIX wieku Polska miała wiele problemów przez to, że była podzielona między inne kraje, które próbują wymazać tę polską kulturę i polski język. Edukacja ma być kluczem do zapobieżenia temu procesowi, czy zapobiegania mu, bo w szkole możesz wtłaczać ludziom do głowy właśnie na przykład teksty romantyczne albo polską historię i jak wygraliśmy bitwę pod Grunwaldem, to ze szkoły w pozytywizmie powinieneś się tego dowiedzieć. Po drugie, chodziło o rozwinięcie systemu ochrony zdrowia, czyli o opiekę zdrowotną. Dużym problemem, kiedy powstawała Lalka, były na przykład słaba higiena i brak wiedzy o zdrowiu, przede wszystkim wśród tych ubogich, w których pokładali oni nadzieję. Po trzecie, i to jest właśnie ta cecha pracy organicznej, wykształceni ludzie musieli wszyscy się zmotywować do tego, żeby te pozostałe dwa problemy rozwiązywać, ale to też jest osobny problem pracy organicznej. To znaczy, ludzie, którzy już mają dobrze, którym się dobrze żyje, bo na przykład są super bogaci, muszą się zmobilizować. Cut out all the fucking noise, get back to the fucking mental lab. No i to jest taki sam problem jak te dwa poprzednie, bo tym ludziom się po prostu często nie chce. I o tym też mówią pozytywiści, że to nie może być tak, że jeśli masz lepiej niż inni, to że tobie się nie chce. Musisz być twardy. I to jest w sumie ciekawe, bo z jednej strony, tak jak widzisz, koncepcja pracy u podstaw jest założeniem banalnie prostym. No właśnie je opisaliśmy. Można je streścić w trzech bullet pointach. Z drugiej jednak strony, żeby wydobyć te wnioski, przeciętny uczeń musi przez pół roku trenować jak elitarne jednostki Navy Seals w towarzystwie Lalki albo jakichś innych ludzi bezdomnych. Ale i tak, dobra robota, przewidziałem w tym materiale właśnie taki moment na pochwalenie cię za to, że udało ci się zrozumieć koncepcję pracy u podstaw. Chociaż w sumie, jak widzisz, jest banalna, no ale i tak, dobra robota. Teraz możemy przejść do najważniejszej, takiej ramowej koncepcji, której składową jest właśnie to pojęcie. I chodzi tutaj o filozofię, ale też hasło epoki, o organicyzm. Wytłumaczę je teraz po to, żeby w trakcie lekcji, rozmowy przy stole z rodzicami, albo właśnie na maturze, nie wywaliło ci błędu 404, jak zobaczysz obok siebie pracę u podstaw i pracę organiczną, albo pracę u podstaw i organicyzm, bo te pojęcia są komplementarne, czyli się uzupełniają. No i też łatwo je pomylić. Organicyzm, czy właśnie praca organiczna, ale lepiej organicyzm, wtedy mniejsza szansa, że ci się pomyli, to najszersze pojęcie określające podejście pozytywistów do rozwoju. To teoria, która postrzega społeczeństwo po prostu jako żywy organizm, gdzie każda instytucja społeczna współdziała z innymi, podobnie jak organy w ciele człowieka. Wszystko musi ze sobą współpracować, aby społeczeństwo mogło dobrze działać, czy dobrze funkcjonować. I dla odmiany to akurat nie jest fikoł intelektualny Prusa, tylko legitna filozofia, z korzeniami tak głęboko w filozofii Zachodu, jak to tylko możliwe, bo z korzeniami w antyku. I to takiego legitnego antyku, Platona czy Arystotelesa. Pojęcie to zostało później rozwinięte przez kolejnych myślicieli, na przykład przez Herberta Spencera. I ciekawostka, która jest pewnie ciekawa dla 1% widzów tego kanału, no ale trudno, wczesne chrześcijaństwo także używa tej analogii organizmu i właśnie filozofii organicyzmu, czy takiego hasła. Bo na przykład święty Paweł, porównujący wspólnotę wiernych do ciała, gdzie każdy jest równie ważną częścią, no to jest właśnie definicja organicyzmu. I mam nadzieję, że teraz jest to już dość jasne. Obie te koncepcje docierają do dokładnie tych samych wniosków, bo organicyzm mówi właśnie, że aby całe społeczeństwo było zdrowe i mogło się rozwijać, trzeba dbać o każdego, no i w sumie no właśnie zwłaszcza o tych, którzy mają najciężej, bo tam jest największe ryzyko, że coś będzie nie tak. Praca organiczna to więc troska o wszystkie warstwy społeczne, która idzie w parze z pracą u podstaw, czyli pomocą dla najuboższych, czyli tych najbardziej wrażliwych warstw w organicyzmie. No ma to sens, prawda? Czyli to był clickbait, że organicyzm nie ma sensu, bo się okazuje, że ma. Inna sprawa, że można by sobie to powiedzieć na kawie po prostu w kilka sekund. Nie trzeba by do tego czytać Lalki, ale
mniejsza z tym. Dodam tutaj, że organicyzm ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, w realnych działaniach, które miały realizować cele, jakie stawiali sobie autorzy w dziełach epoki. Wprowadzono na przykład ustawę, która uwłaszczała chłopów, czyli od tego momentu mogli oni przynajmniej w teorii samodzielnie zarządzać przyznanymi im gruntami i czerpać z nich normalnie zyski. Właśnie po to, żeby czuli się Polakami, czuli, że ich mała lokalna ojczyzna, to jest coś, co powinno być dla nich ważne. Pomijając fakt, że akurat wtedy to Polski nie było. Ale te lokalne ojczyzny, powiedzmy, że były. Oczywiście to wszystko to jest tylko w takiej teorii, bo fakty prawne są takie, czy fakty faktyczne są takie, że relacje między większymi posiadaczami ziemskimi a mniej zasobnymi chłopami dalej naznaczone były konfliktami i były równie wyważone, co rozmowa kontrolera biletów z 50 kibicami ruchu chorzów w pociągu. Podobnie sytuacja wyglądała w miastach, gdzie przedstawiciele bogatszej części społeczeństwa, tak zwanej burżuazji, posiadaczy maszyn, fabryk czy kamienic, wykorzystywali niską świadomość społeczną i niewielki poziom wiedzy ludzi biedniejszych, wyzyskując ich w swoich zakładach, w których prawa pracownicze miały podobny priorytet, co piłkarzyk swojej klasy przy powołaniach do reprezentacji Polski w piłkę nożną. Praca u podstaw szczególne znaczenie miała na terenach, gdzie zaborcy najintensywniej stosowali represje, próbując wynaradawiać właśnie szczególnie mocno polskie społeczeństwo. Ludzie poddawani rusyfikacji czy germanizacji mogli szybko stać się odciętą od swoich korzeni jakąś taką randomową, lewitującą w rzeczywistości geopolitycznej częścią, znajdującą się poza narodem polskim. I właśnie odpowiedzią na to był pozytywizm, czy w tym przypadku była praca organiczna, praca u podstaw. Nice. To właśnie w tych wszystkich miejscach podtrzymywanie ducha narodowego miało największy sens i udawało się, przynajmniej częściowo, mimo braku takiego aktywnego sprzeciwu, czyli właśnie tych powstań, walki zbrojnej. Spoko. No i mamy to. Teraz możesz powiedzieć dziękuję, przerwać nauczycielce w trakcie omawiania lalki, wykopać drzwi z buta i wyjść. Żartuję, bo jest jeszcze kwestia źródeł literackich tego pojęcia i właśnie tutaj zaczynają się problemy, bo autorzy w pozytywizmie może troszczyli się o społeczeństwo, ale na pewno nie o przyszłych czytelników ich powieści, czy przyszłych maturzystów. Zacznijmy od drobnej, luźnej lekturki, jaką jest powieść panoramiczna Bolesława Prusa, czyli Lalka. Od razu zaznaczę, że prawdopodobnie nie istnieje ani taki motyw, ani taka filozofia, ani typ bohatera, którego nie znajdziesz w tej literackiej wersji Czarnej Dziury. Jeśli jest, to daj mi znać w komentarzu. Chętnie bym go poznał, chociaż pewnie nie masz racji, tylko nie doczytałeś albo nie doczytałaś 18 rozdziału albo 37 rozdziału Lalki. Na przykładzie opisów zawartych w tej lekturze możemy zobaczyć, jak na przykład warszawskie społeczeństwo jest przedstawione właśnie jako złożony organizm społeczny. Różnorodności postaci, od arystokratów po taką skrajną biedotę miejską, ukazuje złożoność i wzajemne powiązania między tymi wszystkimi warstwami społecznymi. Jakby tego było mało, to sam Stanisław Wokulski, główny bohater, próbuje działać tak aktywnie na rzecz poprawy losu uboższych warstw społecznych, inwestując na przykład w rozwój nauki i techniki, co ma symbolizować jego wiarę w możliwość uzdrowienia społeczeństwa przez wspólne działanie. Pomaga też na przykład pani Mariannie, która zajmuje się ważnym, aczkolwiek niecieszącym się szacunkiem społecznym zawodem. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Wokulski pożycza jej pieniądze na takie zagospodarowanie siebie i ułatwia znalezienie pracy w składzie bielizny, chyba. Tak mi się wydaje. Później osoba, której pomoże Wokulski, pomoże swojemu przyszłemu mężowi, Węgiełkowi, którego ujmuje troskliwą opieką w trakcie, kiedy on sam jest chory. I właśnie ujmuje go też taką łagodnością i swoją pracowitością. I to jest naraz. Pochwała takiego działania, pochwała niższych warstw społecznych i pokazanie, że one też są wartościowe i właśnie wypełniają pełnowartościowe role w społeczeństwie, na przykład rolę opiekuńczej żony, ale też jest to właśnie takie pokazanie spirali organicyzmu. Tego, że jak różne klasy społeczne się wspierają, to przynosi efekty. Taki społeczny efekt motyla. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że to, co właśnie opisałem, rozegrało się na 1700 stronach tekstu, no i kilka niuansów mogło mi umknąć, ale o to chodzi, taki jest ogólny wniosek. Z kolei w Ludziach bezdomnych Stefana Żeromskiego motyw organicyzmu jest obecny w koncepcji pracy społecznej doktora Tomasza Judyma. Jego poświęcenie dla najuboższych, czy praca w szpitalu dla ubogich, sama w sobie, ale też działalność na rzecz poprawy warunków życia ludności miejskiej, to są wszystko przejawy zaangażowania w takie dosłowne, ale też metaforyczne
leczenie tkanki społecznej. Bohater ludzi bezdomnych, kiedy widzi nędzę, widzi cierpienie, to nie zgadza się na bierność i stara się działać na rzecz zmiany, co ma odzwierciedlać właśnie ideę, że społeczeństwo może się rozwijać tylko wtedy, gdy zajmiemy się wszystkimi jego bolączkami. Trzeba rozwiązać wszystkie bolączki i muszą to zrobić ludzie, którzy by wcale tego nie musieli zrobić, tak patrząc z ich perspektywy, bo pan Judym ani nie głoduje, ani w ogóle nie musiałby po prostu tego robić. No i właśnie to próbuje Żeromski pokazać czytelnikom, bo ludzie z tych skrajnych warstw społecznych prawdopodobnie i tak nie przeczytaliby w wolnym czasie Ludzi bezdomnych. To jest też dla mnie swoją drogą dość zabawne i to jest też inna cecha właśnie lansowania tej pozytywistycznej koncepcji pracy organicznej czy organicyzmu, bo pozytywistyczni artyści nie potrafią sobie odmówić takiej gloryfikacji, moim zdaniem nawet przesadnej gloryfikacji, ludzi, którzy będąc wykształceni albo bogaci pomagają innym. Jeśli jesteś super bogaty albo super wykształcony i pomagasz osobie biednej, to jesteś po prostu odpowiednikiem Ironmana albo innego superbohatera. To jest obraz bohaterstwa. Judym albo Wokulski to w niektórych sytuacjach dosłownie Ironman albo inny Batman. Swoją drogą, Batman to jest ciekawy spin na pracę organiczną. W sumie serio, to jest ciekawy spin, ale nie będziemy go tutaj teraz rozstrzygać. Czasem żałuję, że zamiast sobie po prostu rozkminiać kulturę, jak jakiś Szymon mówi, kiedy potęga ta wzrośnie, wraz z nią wzrosną jej wypróbowani sprzymierzeńcy, to po prostu się na niej wyżywam. No ale cóż, ktoś musi edukować i rozwijać społeczeństwo, bo wszyscy przecież jesteśmy częścią wielkiego organizmu, no i wierzę w to, że po prostu kiedyś to dobro do mnie wróci. Także idź dalej w świat i bądź dobrą wątrobą, albo nerką, albo inną częścią naszego wspólnego organizmu i pozdrawiam cię, mówił Puchacz, czyli największy polski pozytywista. Największy polski pozytywista. Największy polski pozytywista. Największy polski pozytywista.